krótkie przygotowania, tak to chcę podkreślić, dlatego że dla nas też trochę inny czas, bo wiadomo, zmiana w rozgrywkach, inny układ, też te przygotowania dużo krótsze, ale myślę, że na ten moment do tego pierwszego meczu, poza może jeszcze drobnymi takimi szczegółami, ta kadra nasza jest gotowa do tego, żeby to pierwsze spotkanie rozpocząć i wierzę, że z tymi zawodnikami, z tą grupą ludzi, która w tej chwili jest, oczywiście chcę jeszcze zaznaczyć, że okienko trwa jeszcze, nie poprzestajemy na tym, żeby cały czas myśleć o tym, żeby zespół cały czas tutaj wzmacniać czy uzupełniać tą kadrę. Na pewno będziemy to robili do tego momentu, kiedy będzie to formalnie możliwe. Którzy nowi piłkarze są uprawnieni do tego, żeby wystąpić w meczu z Legią? Nie ze względów sportowych, tylko formalnych. Na pewno, tak jak mówiłem, parę szczegółów jeszcze zostało, dlatego nie chcę mówić, że jest 100% wszystko zamknięte na ten czas, w którym się wypowiadam. Wierzę, że dzisiaj na tym treningu ostatnim, przedmeczowym, będziemy mieli wszystko już pozapinane i będę mógł powiedzieć dokładnie, jaką kadrą dysponujemy na spotkanie z Legią. Na jakich pozycjach pan jeszcze? Na pewno na tych, które są do tej pory znane, bo cały czas myślimy o defensywie, żeby to była większa konkurencja i o tej formacji ofensywnej. To były nasze takie słabsze punkty, jeżeli chodzi o słabsze możliwości, może jeśli chodzi o kadrę. I tu chcemy jak najlepiej poukładać to, żebyśmy mieli w tym długim sezonie i trudnym możliwość manewru.